Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie, nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem, na moje życie, mówi Pan, przede mną klęknie wszelkie kolano, a każdy język mówić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie sam zda sprawę Bogu. Oto Słowo Boże.
drogie siostry zakonne, kochana rodzino, naszego zmarłego księdza Gerarda, kochani parafianie. Po ludzku na pewno wszystkim nam jest ciężko mówić cokolwiek o śmierci, o zmartwychwstaniu, kiedy żegnamy się z człowiekiem, który był nam bliski. Dla mnie osobiście też jest to trudny moment, dlatego że ksiądz Gerard jest moim rodakiem. Od dziecka to pamiętam jako kapłana, jako takiego gorliwego i bardzo cichego kapłana, który zawsze wyróżniał się taką postawą wielkiej pokory. Dzisiaj, kiedy Pan Bóg go wzywa do wieczności, patrząc na tą trumnę, tutaj w tej parafii, gdzie pracował ostatnie lata swojego życia, myślę, że Pan Bóg chce nam przez tą śmierć też bardzo wiele pokazać dzieci. I też przez postawę tego człowieka, tego kapłana, tego bardzo dużego kapłana. Jak powiedział kiedyś ksiądz Jan Twardowski, też świętej pamięci, śpieszył się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Rzeczywiście dzisiaj możemy powiedzieć z wielkim bólem, że tracimy dobrego kapłana. Oddajemy go do chwały nieba, ale nasze szeregi opuścił kapłan, który naprawdę był takim wzorem i można powiedzieć taką legendą. Dzisiaj, kiedy żegnamy się z nim, możemy też uświadomić sobie, tak jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian, że nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt też nie umiera dla siebie. Ksiądz Gerard nie żył dla siebie. Żył i bardzo mocno pragnął być kapłanem. Bardzo długie lata oczekiwał na to kapłaństwo, aż w końcu Pan mu dał tą łaskę. Ale to oczekiwanie też było związane z takim wielką wytrwałością w jego wierze i tym powołaniem, że się nie zniechęcił, że jeszcze bardziej był umocniony tym, że ma być kapłanem. Kiedy już stał się tym kapłanem, był naprawdę kapłanem, który odznaczał się, tak jak wspomniałem, wielką gorliwością. Służył w katedrze lwowskiej przez wiele lat. Był proboszczem w Rutkach, pierwszym proboszczem powojennym. Właśnie dzisiaj tam wyruszy w tej podróży pożegnalnej, aby też tam w tej parafii była sprawowana Eucharystia, aby też tam ludzie mogli się z nim pożegnać. I też ostatnie lata swojego życia był tutaj, do Dobrominu, jako gorliwy pasterz, jako taki kochający ojciec. Dzisiaj, kiedy patrzymy na tą trumnę, na pewno w sercu każdego z nas, tak jak słyszeliśmy w Ewangelii według świętego Jana, gdzieś tam pojawia się smutek, łzy i pytania, dlaczego już teraz to Pan Bóg zabiera. Tak jak Jezus, który patrzy na grób Łazarza i wzruszył się. To wzruszenie na pewno jest związane z tym, że właśnie teraz sobie uświadamiamy, jakim był naprawdę dla nas darem i jakim był wartościowym człowiekiem. Myślę, że nawet sam moment śmierci jest takim znakiem jego życia. Żył bardzo cicho. Był człowiekiem pokornym, skromnym. Też tak odszedł, bardzo cicho, pokornie, skromnie. Był człowiekiem, który całe swoje życie poświęcił Bogu i był wierny temu, co przyrzekł Panu Bogu. Służył Kościołowi, ludziom, a przede wszystkim Bogu. Też bardzo jest namienne, że Pan Bóg go powołuje w uroczystość Chrystusa Króla. Właśnie w tą uroczystość, kiedy w sposób szczególny podkreślamy królowanie Jezusa nad nami. I w tą uroczystość ten Chrystus Król powołuje go do Królestwa Niebieskiego. Tak jak wspomniał ksiądz dziekan, że w swoim testamencie ksiądz Gerard nie ma wiele życzeń. Prosi o przebaczenie wszystkich. Prosi, aby mu przebaczyć, jeśli kogokolwiek obraził, jeśli kogokolwiek skrzywdził, świadomie czy nieświadomie. I drugą prośbę, którą wyraża w swoim testamencie, to prosi,
Myślę, że to też jest takim znakiem jego osoby, który miał świadomość tego, że może kogoś obraził czy skrzywdził i prosi o przebaczenie, ale też i to, co jest najważniejsze, to, co każdy z nas jako katolik, jako wierzący człowiek jest i może uczynić, aby się modlić. Modlić się, myślę, że ta modlitwa, ta nasza obecność tutaj dzisiaj na tej Eucharystii pogrzebowej jest wyrazem właśnie tego daru, który możemy mu dać, aby się za niego modlić i aby go oddać w ręce miłosiernego Ojca, naszego Ojca Niebieskiego. Ksiądz Gerard, tak jak tutaj na tym zdjęciu, które jest przy tym bocznym ołtarzu, zawsze w moim sercu jakoś odznaczał się takim uśmiechem, takim nieśmiałym, ale bardzo szczerym i takim pogodnym wyrazem twarzy. Bracia i siostry, nawet ostatnio, jak był, tak jak mówiłem, we Lwowie, później na tych wszystkich spotkaniach, w uroczystościach, nawet jeden z księży zauważył, że ksiądz Gerard nie miał na swojej głowie ani jednego siwego włosu. Mimo swojego wieku, doświadczenia, a on tak się uśmiechnął i z takim bardzo podobnym wyrazem twarzy nic nie odpowiedział, ale tak, tylko taki był bardzo miły i taki szczery uśmiech. Niech pozostanie w naszej pamięci jako ten człowiek, który ufając Bogu, żyjąc Bogiem, był naprawdę człowiekiem szczęśliwym. Ten uśmiech był takim zewnętrznym wyrazem jego szczęścia, jego relacji z Bogiem. Niech też pozostanie w naszej pamięci jako ten, który był wierny Bogu. Jest to dzisiaj też dla nas znak, abyśmy patrząc na takich kapłanów, gorliwych, świętych kapłanów, też byli wierni Bogu, temu powołaniu Bożym, którym zostaliśmy obdarowani. I niech pozostanie dla nas właśnie takim wzorem, który zawsze był posłuszny Kościołowi. Zawsze przyjmował to, co mu było doręczone. Nigdy nie narzekał. Zawsze robił to, co mu kazano, bo wiedział, że słuchając Kościół, słucha samego Chrystusa. Czcigodni kapłani, drogi otci, siostry zakonne, kochana rodzino, kochani parafianie, my się nie żegnamy. My dzisiaj dziękujemy Bogu. Dziękujemy za dar Jego życia, Jego powołania, Jego wiary, bo takich ludzi dzisiaj potrzebujemy. Takich cichych, pokornych, świadków miłości Chrystusa. Ksiądz Gerard takim świadkiem jest i niech na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Amen. Módlmy się do Boga, Ojca Wszechmogącego, który wskrzesił swojego Syna Jezusa Chrystusa dla zbawienia żywych i umarłych. Błagajmy Boga za zmarłego kapłana Gerarda, który otrzymał na mście świętym zadatek życia wiecznego, aby mu dał udział w społeczności świętych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Za zmarłego kapłana Gerarda, który pełni w Kościele urząd kapłański, aby ze świętymi wielbił Boga na wieki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas.
Módlmy się za naszych zmarłych, rodziców, krewnych i dobrodziejów, szczególnie za rodziców księdza Grana, aby Bóg wynagrodził ich trudy. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy zmarli z nadzieją zmartwychwstania, aby Bóg pozwolił im oglądać swoje oblicze. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy się tutaj zgromadzili, zjednoczeni w wierze i miłości dla zmarłego kapłana Grana, aby Bóg przyjął ich kiedyś do swojej chwały. Ciebie prosimy. Boże, dawco życia i zwycięzco śmierć, wysłuchaj modlitwy swojego Kościoła i spraw, aby wszyscy mogli się radować życiem wiecznym w Twojej obecności. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego.
zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ludzie Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć nas zasmuca nieuniknioną konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale nie kończy. A gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami i arkaniołami oraz wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Którzy zasnęli na nią zmartwychwstanie.
i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętymi zewnętrznymi pogodnieńcy, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.
sługi kapłana Geranda. Na ziemi pochłonąć go nasza Pana Twoich sakramentów. Spraw, aby w niebie radował się zjednoczeniem z Bogiem, którego sakramenty przygotowują. Przez Chrystusa Pana naszego. Chciałbym na koniec przekazać kondolencje od księdza kardynała Mariana Janowskiego, który wczoraj wieczorem dzwonił. Bardzo go wzruszyła ta wiadomość o śmierci księdza Geralda. Łączy się z nami w modlitwie i otacza przede wszystkim modlitwą zmarłego księdza Geralda i jego rodzinę. Też z nami się łączy w modlitwie ksiądz arcybiskup Krzysztof Mokrzycki, który w tej chwili jest na rekolekcjach dla episkopatu we Lwowie, ale i to w uroczystościach pogrzebowych w Mościskach, on będzie przewodniczył Eucharystii Pogrzebowej. Kochani bracia i siostry, za chwilę będzie błogosławieństwo na zakończenie mszy świętej. Potem odprawimy tutaj przy trumnie zmarłego księdza Geralda. Odprowadzimy go do samochodu, który przywiezie trumnę z ciałem księdza Geralda do parafii Wolka. Tam, gdzie najdłużej był proboszczem, gdzie był pierwszym proboszczem powojennym. I tam będzie aż do godziny 15 modlitwa przy trumnie księdza Geralda. O godzinie 15 będzie msza święta, który będzie przewodniczył ksiądz biskup Marian Buczek. I potem, po tej mszy świętej, ciało będzie odwiezione do parafii w Mościskach, gdzie wieczorem jest przewidziana modlitwa obrzęcowa przy trumnie zmarłego księdza Geralda. Jutro o godzinie 11 jest planowana msza święta pogrzebowa w Mościskach w parafii świętego Narodzenia Jana Chrzciciela, tam gdzie był ochrzczony, tam gdzie był wychowany ksiądz Geralt. Później ciąg dalszy pogrzebu, tak jak za naszym obrządkiem rzymskokatolickim. Wszystkim Wam dziękuję za wspólną modlitwę, a Panom za obecność. Szczególnie chciałbym podziękować księdzu dziekanowi za tą ojcowską troskę i za wszelką organizację związaną z pogrzebem, za Panom, za włączenie się. I też proszę o uczestnictwo czy w ruszach, czy w Mościskach na możliwości, aby w taki sposób dziękować Bogu za dar księdza Geralda, który był dla nas wszystkich darem. Przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Wiarą i nadzieją życia wiecznego polecajem po miłosierdziu Bożemu. Prośmy Boga, aby kapłan Geralt, który przez czas stał się przybranym dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmił się ciałem Chrystusa, teraz został wezwany na ucztę dzieci Bożych w niebie i razem ze świętymi stał się dziedzicem obiecanej nagrody wiecznej. Módlmy się do Boga także za nas, podrożonym żałobie, abyśmy razem z naszym bratem mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On, życie nasze, objawi się w Panie. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Yeah.
Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Ojcze, jest on czynnie dobry, w swoje ręce polecamy naszego brata kapłana generalna i mocną chwałę, że razem ze wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w jego zmartwychwstaniu. Niech dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś sobie do sługę generalna dzięki życiu i które za jego uprzednictwem na przykład udział. Boże, wysłuchaj prosiernie naszych prośb i spraw, aby brat otworzyły się przed